Siema, siema! Witam wszystkich serdecznie i gorąco w ten jakże poniedziałkowy, mroźny dzień, a przynajmniej w województwie pomorskim, dlatego że wczoraj było bardzo fajnie cieplutko, a dzisiaj niestety tak cieplutko nie jest i dzisiaj tak fajnie, no, nie jest. Witam serdecznie wszystkich. Jak tam u Was? Opowiadajcie. Opowiadajcie, jak sobie spędziliście tutaj Wielkanoc, te święta w sumie. Bo ja dzisiaj swoje śniadanie zacząłem z grubej rury, a mianowicie z żurkiem, sałateczką, kurde, niemiecką oraz warzywną. No i w zasadzie to moje śniadanie zaczęło się o 11, ponieważ do 2 w nocy gadałem z jednym z braci syjamskich, a dokładnie to z tym łódzkim Jimem, pracownikiem Lidla, którego serdecznie pozdrawiam. No i dobra. Co ciekawego się u mnie wydarzyło? No planowałem generalnie dzisiaj coś nagrać. W sensie może nie vloga, w zasadzie tego vloga nie planowałem dzisiaj nagrywać. Bo planowałem nagrywać tam sobie sesję z Crasha albo z Jacka, nie pamiętam, któryś z tych gier w każdym razie. Ale niestety moje plany się zmieniły, a zmieniły się w momencie, kiedy zobaczyłem pewien filmik na koncie pewnego użytkownika, który no, nagrał odpowiedź na moją odpowiedź. Już pewnie wiecie, o kogo chodzi, już pewnie wiecie, do kogo zmierzam i o kim tutaj wspominam. A mianowicie mam tutaj na myśli pewnego pana z województwa mazowieckiego? Chyba tak, to jest chyba województwo mazowieckie. Mogę się oczywiście mylić, więc chudy byk z Mazowsza, który jest bardzo szybki, niczym Sonic jak błyskawica, stwierdził, że swoje frustracje, że tak powiem, wyładuje na kamerce i stwierdził, że nagra 9-minutowy filmik, w którym to bardzo rzetelny i bardzo oczywiście merytoryczny sposób pojedzie mojej personie. No i co? No i odniosę się oczywiście do tego, więc obejrzałem sobie ten 9-minutowy wysryw i w sumie się nie zawiodłem, bo koleś generalnie pokazuje, że niby coś tam w głowie ma, ale jednak boi się tego pokazać ze względu na swoich oczywiście redaktorków, którzy piszą mu oczywiście teksty do takich bardzo poważnych i amatorskich filmów zarazem. No bo nie ukrywajmy, koleś ewidentnie nie potrafi sklecić jednego pełnego zdania bez pomocy kogoś, kto mu tam te teksty pisze, żeby mógł mi tutaj odpowiedzieć. Ale dobra, zmierzamy do meritum. Więc Zakolak wstawił 9-minutowy filmik, który jest odpowiedzią na mój 11-minutowy filmik z wczoraj. Ten drugi filmik, gdzie odpowiedziałem na ten jego pierwszy filmik, oczywiście dla osób, które nie znają tej chronologii, to polecam sobie, nie wiem, tą chronologię od A do Z obejrzeć, ponieważ żeby zrozumieć, o co poszedł konflikt, to musicie oglądać i moją perspektywę, i jego, rzecz jasna. Więc Zakolak, jak to potężny mazowszanian, poszedł sobie na dwórek, tak, chodził sobie gdzieś tam bez celu, nie wiem, czy on zmierzał do sklepu, jakoś szczerze powiedziawszy nie interesuje mnie to, czy on idzie do sklepu, czy on idzie gdzieś tam, nie wiem, na jakiś, no mówię, w dupie to mam generalnie, nie? Pierwsze 3 minuty Zakolak coś tam zaczyna znowu peplać o tym, że jak nie mam o czym gadać, to najlepiej, żebym zamknął mordę i siedział cicho. Że generalnie nie mam o czym się wypowiadać, że to, co ja generalnie gadam, to są jakieś moje zasrane domysły czy coś. Gościu, ja szczerze ci powiem, ja naprawdę jestem w szoku. Jestem w szoku, że ty dalej, pomimo tego, że przedstawiłem ci, co mam na twój temat do powiedzenia, ty dalej jakby brniesz to samo bagno i ty bardzo uciekasz od tego tematu. Ale do tego zaraz przejdziemy. Później od 4 minuty zabierasz się za to, że generalnie mój cały ból dupy jest o multikonta, że tak naprawdę gdyby nie to, że ty tam sobie leciałeś z tych różnych kanalików, to ja bym pewnie nie nagrał takiego filmiku. I powiem ci szczerze, tak, mój ból dupy jest o multikonta i tutaj nie mogę oczywiście tego zaprzeczyć, nie mogę temu zaprzeczyć, bo no wyszedłbym na hipokrytę, gdybym zaprzeczył oczywiście, co nie? No wiesz, ja nie jestem tobą, żeby
zaprzeczać do takich faktów, ale okej, dobra. Powiedzmy, że ja jestem ten gorszy w tym wypadku, że ja na tym gorszym froncie siedzę. Okej. Później, jak oglądałem sobie tą twoją wypowiedź, to ty tam zacząłeś właśnie temat, że czekajcie, jak ty to powiedziałeś? Widzicie, ja już zapominam, co tam ten pan zaczął gadać, bo on taki był bardzo sfrustrowany. On dosłownie w tamtym filmiku, to on przechodził samego siebie, jeżeli chodzi o emocje. On dosłownie wybuchał na każdym możliwym kroku. On taki podenerwowany, kurde, zobaczył moją odpowiedź i pierwsze, co zrobił, to spierdolił z domu i szedł gdzieś po tej swojej tam ostrówce i, kurde, zaczął gadać jakieś kocopoły sam do siebie, bo myśli, że tam ktoś to ogląda generalnie na jego kanale. No, no oczywiście, tak. Żyj dalej w tej swojej zakłamanej bańce, mitomanie jeden. Ale dobra, okej. Od czwartej minuty albo od piątej minuty pada argument, jak on to teraz powiedział. Kurde, widzicie? Zapomniałem tego. Może sobie zaraz przypomnę, co on tam dokładnie powiedział. Aha, poleciały groźby w moją stronę, że on mnie tam do Choroszczy chce wywieźć, bo generalnie śmiałem się wypowiedzieć w jego stronę. No tak, no. Bardzo, bardzo mądre posunięcie, panie Zakolak. Oj, bardzo mądre posunięcie. Naprawdę, to wcale nie jest tak, że to ciebie powinno już dawno wywieźć się do Choroszczy po tym, co ty tam odwalasz na tym swoim kanale. Naprawdę, no, boki zrywać, naprawdę. To powiem tak, po tym twoim żarciku w moją stronę, to podstawówka już sika, kurde, tam w majtki ze śmiechu, ponieważ wiecie, no, idol podstawówki zakolakgaming.pl to od razu ten jest wzorem do naśladowania, przecież ty jesteś panem autorytetem, nie? No, ty jesteś wielkim youtuberem w końcu. Ty, mając tam, nie wiem, prawie 400 subskrypcji, pokazujesz swoją wyższość nade mną. No kurde, naprawdę, słuchaj. Ja, oglądając ten filmik, to dosłownie się w majtki zesrałem ze strachu, nie? Bo ja naprawdę jestem ciekaw, co ty jeszcze nam w moim kierunku wymyślisz, bo na razie to doszło do tego, że ty pod wpływem emocji zacząłeś mi grozić, że do Choroszczy mnie wywieziesz na badania tak zwane przymusowe, tak? To wcale nie jest tak, że ciebie też nie powinni czasem wywieźć do tej Choroszczy. No bo tak na dobrą sprawę, po tym, co czasami reprezentujesz, to można powiedzieć, że ciebie naprawdę serio można wywieźć gdzieś tam, kurde, w kaftanie i w namiotach zamykać. Więc gościu, jeżeli chcesz się przypieprzeć do mnie i chcesz naprawdę wejść ze mną w dyskusję i pocisnąć mi tak bardzo, żebym, nie wiem, popłakał się albo gdzieś tam poszedł się naskarżyć, to chociaż weryfikuj informację, a nie, że ty robisz coś takiego, że o, że nie wiem, to się wypowiem, bo ty zarzucasz mi, że ja nie wiem i się wypowiadam w twojej kwestii. No naprawdę, stary, no. Nie rób tak, no. No słuchaj, ja rozumiem, że ty chcesz, powiedzmy, za wszelką cenę tam zaimponować paru osobom, że patrz, ale Michałkowi pocisnąłem. Ale serio, jeżeli chcesz mi pocisnąć, to chociaż weryfikuj źródło, a nie, że ty, kurde, pierwsze lepsze źródło sprawdzasz i ty potem pieprzysz na mnie. No naprawdę, to jest śmiechu warte, stary, naprawdę. Nie uważasz, tak, masz 20 lat, ty niby pokazujesz wyższość nade mną, a mentalnie to jesteś ledwo 8-latkiem, więc serio, naprawdę. Waś pan wstydu oszczędź, bo serio, ludzie będą oglądali tą twoją wypowiedź 9-minutową i stwierdzą, że Boże, co za kurde głąb, co za kretyn, co za tuman, jakkolwiek to brzmi. Kurde, powiem wam szczerze, że zamyśliłem się teraz, ponieważ on coś tam jeszcze właśnie powiedział i cały czas dążę do tego, bo już od 2 minut staram się rozszyfrować, co tam jeszcze powiedział, do czego chciałem się odnieść. A, już sobie przypomniałem. Przypomniałem sobie kwestia multikont, bo ty tam zarzekasz się odnośnie multikont, że to jest tak, że te kanały to są kanały poświęcone twojej osobnej twórczości, jak jakieś tam, nie wiem, filmiki z kreskówek, jakieś tam vlogi, jakieś tam inne let's playe, gameplaye, bo przecież Zakolak to już nie jest kanał z let's playami, to jest kanał już po prostu z aferkami, dramami, live'ami, tak więc no, wiadomo, o co chodzi. Powiem ci, stary, tak, no szkoda tylko, że w momencie, kiedy wybuchła drama o multikonta,
kiedy wybuchły, powiedzmy, te całe domyślanie się, że to są twoje konta, to ty jakoś siedziałeś cicho, taki skulony, kurde, krecik, który puka w taborecik. Siedziałeś tam pod ziemią i ty teraz nagle, nie wiem, wychodzisz z założenia, że jak powiesz to, to nagle ludzie ci uwiedzą i powiedzą takie, no przecież tak, Michał, przecież za kolach to te konta założył w celach takich, że żeby tam, no nie wiem, żeby swoją osobną twórczość tworzyć, tak? Mhm, jasne. Sam pamiętam, że ty miałeś ambitne plany co do kont, żeby wszystkich nas tutaj subskrybować i tak dalej. Sam tak kiedyś mówiłeś. Sam nawet mówiłeś, że te konta... Oj, sorry. Sorry, bo aż po prostu z tego podniecenia się po prostu prawie się obsmarkałem. Sam pamiętam, jak ty mówiłeś... takie bardzo piękne słowa w moją stronę, że jaki to ty nie jesteś, że ty praktycznie z tymi multikontami to jesteś w stanie każdego zniszczyć, tak? Mhm. No, więc naprawdę, no szczerze ci gratuluję tego, że ty zmieniasz sobie wersję wydarzeń, że ty na swoją korzyść, żeby wyjść w ogóle na swoją korzyść, to ty raz gadasz tak, nie? Więc naprawdę, stary, podziwiam cię. Znaczy, wiadomo, tam młodsze osoby na twoim kanale to łykną. Wszyscy to łykną w zasadzie, którzy nie zweryfikują mojej wersji zdarzeń i mojej perspektywy, jak ja na to patrzę. Ale no naprawdę, jesteś generalnie, powiem ci, dobrym aktorem, bo ty w jednym filmiku potrafisz się śmiać z tego, że ohoho, patrzcie, jaki pomidor to jest ten, a w ostatnim filmiku właśnie, do którego teraz się odnoszę, ty niby mówisz, że jesteś taki hohoho, że ty się popłakałeś ze śmiechu, nie? I tak dalej. A w momencie, kiedy doszliśmy do 4 minuty twojego filmiku, ponieważ ja to tam sam sobie oczywiście oglądałem, ale przy okazji pokazałem paru osobom. To ty nagle tam zmieniłeś się w takiego pasyw-agresyw, że ty tak już od razu się unosiłeś honorem, że jak to ten Michał śmiał się w ogóle w moją stronę tutaj wypowiadać? Naprawdę, Zakol, ty mi zarzucasz chorosz, no to ty sam powinieneś się, kurde, zbadać, bo tobie najwidoczniej psycha siada, tobie. Ten filmik jest dowodem tylko na to, że tobie IQ ewidentnie pękło, nie? Tobie nie pękła psychika, tobie nie pękło, nie wiem, jakieś tam inne samopoczucie, tobie IQ pękło. Tobie definitywnie IQ pękło, ponieważ unosisz się honorem, że co ty to nie jesteś. No to skoro co ty to nie jesteś, to udowodnij mi to, no udowodnij. Skoro mówisz bardzo, że chcesz się do tego odnieść, ja oczywiście, ja mogę to jeszcze dalej pociągnąć, ja nie widzę problemu, tylko... odnieś się do tego, co dzisiaj ci tutaj powiedziałem odnośnie tej wersji wydanej, bo ty próbujesz tak za każdym razem przedstawić mnie, że to niby ja, to taki zły i ci szpilę między kurde buty wciskam. Nie wiem, no spróbuj generalnie. Spróbuj ustalić inną wersję wydarzeń i wtedy pogadamy, dobra? Bo jak na razie to ty jedyne co robisz, to tylko tam smęcisz pod nosem, że ja, o, że ty jesteś pokrzywdzony przeze mnie i tak dalej, i całe 2 minuty ostatnie filmiku, to zamiast odpowiadać dalej, to ty stwierdziłeś, że zabierzesz się za pozdrawianie widzów i za, nie wiem, co ty tam, kurde, no widać, że niektórzy to chyba nie oglądają do końca tych filmików na serio twoich. Zresztą twoja banda i tak tobie uwierzy, nawet jak ja nagram odpowiedź, to i tak widzę na tego gorszego, bo przecież to ja ciebie zaatakowałem, no przecież to ja jestem ten zły. Zakolak. Nie żeby coś, to ty swoimi działaniami pokazujesz, jakim jesteś człowiekiem. To ciebie, tak, to ciebie, Zakolak, kiedyś życie zweryfikuje.